Witam bardzo serdecznie w trzeciej części Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Więc tutaj mamy teraz możliwość wejścia w to miejsce, ale tak sobie pomyślałem, że cały czas mnie trapi tamto miejsce, które jest za zamkniętymi drzwiami. Więc zejdę tam jeszcze na dół. Zejdę tam jeszcze na dół. To jest dokładnie to miejsce, które jest w tym miejscu. Co tutaj jeszcze? Czy coś można? O, kałamasz i pióro. O, dlatego ja tutaj mówię, że w tej grze trzeba ciągle na coś, na wszystko zwracać uwagę, bo można przeoczyć pewne rzeczy, a kałamasz i pióro mi przecież będą potrzebne do tworzenia zaklęć. Dobra, i tutaj tak, była skrzynka, którą przesunąłem. Spróbuję otworzyć, nie ma. I czy coś tutaj nie przegapiłem? Włączę Alt. A jak ten Alt pomaga, to już nic nie wie. Tu jest klucz jakiś, którego wcześniej nie zauważyłem. No dobra, bierzemy. I powinienem chyba otworzyć te drzwi teraz. Kurczę. Nie no, ta gra mnie po prostu wykończy kiedyś. Z tymi rzeczami. No trzeba tak wszystko sprawdzać. Kurczę, no nie lubię takich aż kruczków, no. No ale co zrobić? No takie są. Dobra, to będę tutaj raczej z altem pewne rzeczy podnosił, no bo jednak nie ma szans. Scyzoryk. Scyzoryk to jest jako broń, więc ja sobie scyzoryk wezmę. Księgę, dziennik jakiś przeczytamy. Co to mamy? W tym notatniku nie ma tekstu. Zamiast tego wszystkie strony wypełniają szkice smoków. Artysta nie był zbytnio utalentowany, ale entuzjazmu mu nie brakowało. Czyli jakaś bezużyteczna po prostu książka. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mała butelka trucizny. Oj, jakie obrażenie tam. Tuczone ziemniaki. Kolejne tuczone ziemniaki. Garnek nie będzie mi chyba potrzebny. A w razie jakby kiedyś był, to tam może coś znajdę. Nie? Teraz zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj w tych worach mamy. O, jest jakaś dynia, jakieś rzeczy. Dobrze, co tu jeszcze jest? To jest zwój przywrócenia. O, jak ukryty pięknie. No, tak jak zwoje, strzały i tak dalej. Co to jest przywrócenie? Zwój przywrócenia. Przywróć zdrowie wybranej postaci. Przywrócenie leczy także zatrucie i krwawienie. Proszę bardzo. Dobra, to ja może to przeniosę tu, żebym miał te zwoje koło siebie. Co tu jeszcze mogę zebrać? Chyba tyle. Ewentualnie jeszcze mogę posprawdzać, co się znajduje. Co się znajduje w tych... Po co? Ja nie chcę tego brać, ja chciałem tylko tam zobaczyć, co jest w środku. Tutaj jest jakaś kartka. Nowe przepisy, o proszę. Czyli, aha, to jeszcze takie rzeczy tutaj są w tej części, że można sobie przepisy... Oj, butelka, mikstura, przyda się. Przyda się i to bardzo. Tutaj coś jest, kolejna mikstura, no warto było tutaj faktycznie wejść. Dobrze, garnek chyba będzie brać, podnieś, zabierz, połącz z... Dobra, zobaczmy, co to za balia. Balia może służyć do prania odzieży. A ciekaw jestem, czy jakbym tutaj zrobił taką rzecz... Zjedam. I spróbuję do bali wrzucić coś, nie, ale mydła nie mam. Balia i powiedzmy znoszone portki, obdarta opończa. Zobaczmy, czy coś tutaj z tego wyjdzie. No raczej nie. Zobaczmy na przepisy, jakie mamy, bo jakieś tutaj doszły mi. Nóż na patyku. Coś tutaj jeszcze mam. Mikstury, uzdrawiająca mikstura. Tutaj jest mikstura pancerza. Tu mamy granaty, butelka oleju. I co to jest? Dowolne źródło oleju. Czyli z beczką można połączyć. Ok. Granat burzy ognistej. Czyli butelka oleju i ląd. Ląd, żeby zrobić. A z lądu można zrobić liny, tak? Nie, z dwóch lin ląd można zrobić. Tu mamy jeszcze jedzenie. Gotowany ziemniak. Czyli garnek będzie mi potrzebny. Pytanie, czy to będzie taki garnek, co to jest? Garnek, czyli muszę wziąć garnek. Na to wygląda. Tuczone ziemniaki. Dowolne mleko. Co tu mamy? Znowu garnek.
Co tutaj jest? A to piecyk jest potrzebny. Tłuczone ziemniaki, znowu garnek. Zimne tłuczone ziemniaki z młotkiem trzeba połączyć. Dobra, to garnek trzeba będzie wziąć. Ok, czyli jest parę rzeczy craftingowych. Oczywiście ja sobie będę to craftingował poza, poza grą. No, chyba że najwyżej wypróbuję, tak? Garnek, tak? I co? Jakieś tłuczone ziemniaki? Zobaczmy. No dobra, no jedno połącz, zobaczmy co z tego wyniknie. Chyba coś zepsułem. Jedzenie, tłuczone ziemniaki. Ale nie, bo tutaj są, dobra, bo tutaj muszę jeszcze coś mieć, nie? Gotowany ziemniak, czyli ziemniak i z garnkiem. Dobra, mamy jakiś ziemniak, to przynajmniej... garnek i ziemniak zwykły, tak? Tu jest ziemniak i garnek, dobra. Połącz i powinienem dostać... Czego niepoprawna kombinacja? Przecież mam to, co trzeba. Chyba, że trzeba go na ogniu gdzieś jakimś, nie wiem, że trzeba mieć garnek, ale to chyba nie chodzi o taki garnek, tylko to musi być garnek, który jest na ogniu. Najprawdopodobniej tak to powinno zadziałać. Dobra, lecimy, bo nie ma czasu. No mam jakiś tam garnek, dobra, niech tam będzie. Więc pewnych rzeczy brakuje. Okej, dobra, gdzie ja to miałem iść? Aha, tam jest wyjście i teraz pójdę tam, gdzie jest ta czacha. Jeszcze na razie nie uśmiecha mi się za bardzo. A, jeszcze mogę jedną rzecz zrobić, to na pewno zrobię, bo tutaj mam gdzieś trucizna 53 do 59, to przecież to masakrycznie zamorduje, ale zobaczmy, spróbuję zatruć broń. Wiem, że można było tak też łączyć broń, dam tu i jeszcze butelkę i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Coś wyszło. Dozbrojenie. Dozbrojenie. Jeden, dwa obrażeń od trucizny zadaje. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. To już będę miał przewagę. Chyba zadanie z dozbrojeniem tutaj. Coś mi uzbroi w prowizorycznym broń. Uzbroi się w improwizowaną broń jeszcze, tak? No dobra. No dobrze, czyli tutaj jest już coś do przodu. Dobra, idźmy teraz do tych szkieletowych drzwi. Nie wiem, co tam będzie, ja sobie zapiszę grę przed wejściem w te drzwi. Na wszelki wypadek. Nie wiem, co tam może być. Tak, ja już ukończyłem ten statek, jak grałem sobie wcześniej, ale tych drzwi nie otworzyłem, bo nie znalazłem tego gościa wcześniej. Nie wiem, jakoś tak dużo rzeczy przegapiłem. Znaki na drzwiach są świeże. Sądząc po ostrym zapachu farby, nie rozpoznajesz nakreślonego symbolu. Ale nie masz wątpliwości, że to ostrzeżenie. Kładziesz dłoń na drzwiach, by je otworzyć. Drewno jest w dotyku, nie jest w dotyku ani zimne, ani ciepłe, jedynie szare. Twoja dłoń zmienia kolor na biały. Czujesz odrętwienie. Pociągnij za klamkę. Drzwi ani drgną. Użyj klucza. Drzwi otwierają się ze zgrzytem, a twój umysł ogarnia ponury cień. Co tu się dzieje? Co tam jest? No nic, wchodzę! O kurde, rozdział pierwszy bezchmurny. Ja pierdzielę, co to jest? Zobaczmy, co pierwszy raz coś takiego widzę. Na bezchmurnym przewożono trupią mgłę, trujący gasz użyty przez boski zakon w czasie ostatniej wojny. Najlepiej się do niego nie zbliżać. No domyślam się, żeby się do niego nie zbliżać. Zobaczmy, tu jest jakiś człowieczek. Na razie tylko mogę pozbierać, co się da. Zobaczmy z altem, co można zrobić, kogo można... tutaj nie ma nic. Tutaj jest kolejny. 4 do 5 fizyczne, to już mam coś takiego. Tylko to jest akurat... Nie, też jednoręczna broń. Dobra, to będzie na sprzedaż po połamaniu. Kurde, trupia mgła, muszę się stąd natychmiast wydostać.
Zobaczmy, czy jeszcze tego gościa dam radę. Nie wiem, czy iść dalej. Jakby można było natychmiastowa śmierć żyjących, trupia mgła. No to chyba nie jest to dobry pomysł, żeby tutaj dalej wchodzić. Tak mi się wydaje. I poza tym użyteczny fragment miecza. Gdzie to jest? Dam radę go wziąć? Jest, wziąłem. Zobaczmy, co to jest. A. No dobra. Więc tam na pewno nie dam rady wejść. Magistra, nie wiem, czy dam radę tutaj. A zapiszę jeszcze raz. Czy dam radę go chociaż sprawdzić, co on w sobie ma, czy zginę w trupiej mgle? Nie udało się, ale w trupią mgłę generalnie nie wszedłem. Może wejdę? Zobaczymy, mam zapisane jakby co. Tam. No, no tak myślałem. Koniec gry. Wczytaj grę. No niestety, nie da rady tutaj wejść. Dobra, to jeszcze tak. To tego magistra miałem tak sprawdzić, a w nim i tak nic nie było. Czyli w trupią mgłę nie ma co wchodzić, więc wychodzimy z tego miejsca. Nic tu po mnie. Zamknę może te drzwi, żeby ktoś czasem tam nie wchodził. Skoro jest ostrzeżenie, to niech ono będzie. Dobra, idę dalej. Idę dalej. To jest beczka. Sprawdzałem ją? Nie. Okej. Okay. Czasami właśnie jak beczkę, którą sprawdzimy, to pisze później u góry tam beczka puste i po tym można rozpoznać, gdzie już... Dobra, poczekaj, tutaj idź. Którą już beczkę obejrzałem... O, proszę, butelka wody. Dobra. Tak. Tutaj, tam są jacyś goście, zaraz zobaczmy. Tu jest jakiś pies, pogadajmy z nim, bo mam możliwość gadania. Pies rozpaczliwie drapie się łapami po pysku, krzywi się, kiedy rozdrapuje czarne nozdrza do krwi i drapie się dalej. Wrzaści na psa, że musi uciekać. Statek zatonie. Przywołaj psa i zapytaj, co się stało. Dobra, może drugą opcję wybiorę. Pies po raz pierwszy cię dostrzega i obnaża kły, a włosy na karku jeżą mu się, kiedy szykuje się do skoku. Warczy. Ty, czerpiąca. Kicha gwałtownie i ponownie drapie się łapą po nosie. Nie można węszyć. Nie można oddychać. Za dużo źródła. Za dużo. Za dużo. Proszę, przerwij to, skowyczy. Powiedz psu, że to nie twoja sprawka. Gdybyś mogła, to byś to powstrzymała. Zapytaj psa, czy jego zdaniem nie jest, czy jego zadaniem nie jest polowanie na czerpiących. Powiedz, żeby znalazł sprawcę. Statek nie utrzyma się zbyt długo na wodzie. Lepiej skrócić męki psa. No nie, zabijać nie będziemy. Nie jesteśmy od zabijania. Może weźmiemy drugą opcję. Za dużo, za dużo. Nie można węszyć, nie można oddychać. Pies skowyczy i dalej drapie się łapą po nosie. Więc to chyba już nic więcej wyje. Nic więcej tu nie zrobimy. Można by się przespać w sumie ewentualnie. Co tu jeszcze mamy jakąś... O, kasa jest wszędzie. Dobra. Tu są jakieś drzwi. Tryb ataku. Przyciągaj lewy i drzwi, aby je zaatakować. Ataku. Ile tutaj... A, 30 mają tylko. Dobra, to rozwalę te drzwi. Pies uciekł. Jest gdzieś uciekł, dobra, rozwalmy te drzwi. No, takie drzwi to można rozwalać. Ale trzeba też pamiętać o tym, że bronie się niestety szczerbią i niszczą. Dobra, ja tu zapiszę, bo wiem, że walka była, jak kiedyś grałem i mnie załatwili. Dlatego będę ostrożny w tym temacie. Okay. Bogom nie będą dzięki. Na chwałę boskiego, co to było za wycie? Zerka na obrożę na twojej szyi i sięga do rękojeści broni. Kolejna czerpiąca. Wskaż na zniszczenia wokół siebie. Co się tu dzieje? Co takiego widział? Wskaż na swoją obrożę. Możesz mu pomóc, jeśli zdejmie to draństwo z twojej szyi. Wesołek. Zamachaj rękami w powietrzu i wyrecytuj jakieś bzdury. Niech nie próbuje z tobą zadzierać. Wyciągnij broń i zabij go. Dobra, może co takiego widział? Może to?
Nie udawaj, że nie wiesz. Bunt. Twoją obrożę ta wiedźma też rozbroiła. Perswazja, siła, warknij. Tak jest. Zniecono bunt. Jeśli chce ujrzeć jeszcze swoich bliskich, to musi się poddać. Perswazja, inteligencja. Powiedz mu, że nie ma żadnego buntu. Ciebie ta kobieta też o mało nie zabiła. Zapytaj o tę kobietę. Czy to na pewno czerpiąca? Przewróć oczami w odpowiedzi na jego nędzny atak. Nie powinien być zagrożeniem. No właśnie, pytanie, czy perswazją? Może wybiorę trzecią opcję. Zobaczymy, co będzie. Aż mi zmroziło krew w żyłach, kiedy się pojawiła. Statek zaczął się, jakby uderzył w nas tajfun, a ona zaraz zniknęła. Rozejrzyj się. Widzisz przecież, jak się to skończyło. Takie coś można zrobić tylko z użyciem źródła. No dobra. Z inteligencją chyba nie dam rady, ale spróbuję wybrać perswazję siłową, bo akurat parametr siły mam, zobaczmy. No niepowodzenie. Twoja perswazja 0, wymagana 2. O, masz. Niestety. Chcesz zakończyć twoje ogarstwa. Jaj, walka, kurde, leci, biegnie. Moja tura. Dobra. No to trzeba będzie z tym powalczyć. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Zagrzewanie do walki. Mamy kamienny pancerz, bym sobie zapuścił. Tak, oczywiście przyda mi się. Kamienny pancerz. Ale fajnie zamieniła się w taki kamień. Zarąbiste są te efekty w tych grach. Bardzo to lubię. No chyba tej czarami nie muszę nic tutaj ładować. Spróbujmy gościa zaatakować tym, chociaż to można by było użyć później, przy jak ten drugi będzie, tak to można by go tarczą tutaj pociągnąć. No i chyba na razie tyle mogę zrobić. Mogę się cofnąć albo mogę dać koniec tury. No dobra, ten drugi teraz będzie biegł. Dobiegnie do mnie? Nie. O, jeszcze pies! No nie. No tak, pies jeszcze mnie tutaj będzie naparzał, to tylko tak, ja mam akurat sporą obronę, więc muszę załatwić któregoś. Dobra, tutaj pociągnę ich dwóch. Dobra, jeden jest z głowy, ten ma niewiele energii, pies ma dość dużo. A dlaczego pies mnie zaatakował, nie mam zielonego pojęcia. Tutaj mamy tarcza w górę. Przywraca pancerz, dobra. Przywróciło, czy nie przywróciło, czy muszę kliknąć na siebie? Chyba tak. O, dobra, to mi pasuje. Pancerz fizyczny, pancerz magiczny, bardzo dobrze. No, nic tu więcej nie zrobię, więc muszę po prostu odczekać. A, atak okazyjny, ale... Ten się teraz tu wzmocnił jakoś. Okej, robi się nieciekawie. Kurde, ten pies ma strasznie mocne uderzenia. Co ja tu mam zrobić? Przywróć zdrowie wybranej postaci, przywalimy może... No tego by pasowało załatwić, ale tak, on ma teraz bardzo wysoki pancerz fizyczny, więc musimy najpierw mu ten pancerz fizyczny obskubać. Dobra, ale tutaj będzie miał chyba obrażenia. Nie wiem, czy ja to przeżyję. O kurde. O, ja pierdzie. No tak, to jest właśnie to. Ten pies niepotrzebnie się tu wtrącił. Ja pierdyka. Po co ten pies tutaj się tutaj wpakował? Dobra, to ja zrobię tak, żeby się ten pies tutaj mi nie... A, tu jest ten pies. Drzwi rozwaliłem. Dobra, to mam to gdzieś. Zamknę tu drzwi. A, jeszcze chyba tej skrzynki nie przepatrzyłem. A, no właśnie. Balon z wodą, skrawki. Tak, żeby ten pies mnie nie zaatakował, to ja tutaj wezmę te drzwi, zamknę. I te chyba też. Dobra, i tutaj te drzwi rozwalę. I wejdę z tej strony. No trochę będzie inaczej, ale zobaczymy, no co z tego wyniknie. Kurde, jak ja... Zawsze mam jakieś problemy z tym. Thank God. But a fine
Dobra, tutaj wiadomo. Co widzieli, dobra. To przerzucę już. Siła, inteligencja, bystrość. Powiedz mu, że magister Siwa jest ranna, poprosiła, żebyś sprowadziła pomoc. Oraz spróbuję bystrość dać. No niestety, lipa. Wyciągają klingi z metalicznym szczękiem. No i brać ją. No niestety, walka. To teraz jestem bliżej, to mnie od razu będą tłuc. Więc ja od razu na siebie oczywiście wzmocnię sobie pancerz. No i dobra, i ładujemy, no nie mam wyjścia. Może na początek... No tutaj, bo tak, bo najpierw trzeba mu to zlikwidować. No w tej chwili nie mam już punktów akcji na tyle, ale jeszcze sobie założę to. Podejdzie i walnie, no. No kurczę, mam mocny ten... Co on tutaj... coś użył na siebie, znów się wzmocnił. Ten nie jest wzmocniony, więc jest szansa, że załatwię tego na dobry początek. No dobra, mam jeszcze... teraz jest powalony. Mogę mu jeszcze przyłożyć i gościa mam z głowy. Dobra, ten będzie mnie prał. Ale przynajmniej psa nie ma. To jak psa nie ma, to jest szansa, że przeżyje tą walkę. Okej, okay, co on tutaj ma? Muszę mu pancerz jeszcze rozbroić. Dobra. Tak, ja też mam to samo, panie kolego. I zacznijmy zabawę, nie? No muszę mu ten pancerz jego... obskubać, ale on też mi musi obskubać. No nie mam już na razie niczym tutaj pojechać, więc muszę już go lutować, ale to już powinno być po ptakach, jak mam dwa uderzenia. Tak jest, super. U kurcze, co się z nim stało? Ja pierdziele. Spalił się, moja trucizna go na broni zjarała. Kurde, ale jaja. Naprawdę jaja niezłe. Dobra, idźmy dalej, zobaczmy, teraz się udało, może zapiszę grę, bo już jest po walce ciężkiej. Pies nie powinien mnie atakować, no wtedy z psem to była porażka. Przewiązana księga. I tu mamy trzy książki. Dobra, przeczytamy po kolei. Czytaj. Łowcy źródła, chociaż byli bardzo dzielni, nie mogli jednak przewidzieć wskrzeszenia Brakkusa przez kult niepokalanych. Życie zawdzięczamy dwójce członków zakonu, którzy pierwsi postanowili wymierzyć Brakkusowi sprawiedliwość. Król źródła nie żyje, jednak jego pomniki wciąż szpecą krainę, będąc niepokojącym, ale i niezbędnym przypomnieniem jego okrutnego dziedzictwa, pełnego chciwości i pychy. No, skopaliśmy mu tyłek w pierwszej części, to prawda. Przez brutalne dziesięciolecia tyrania Brakkusa narastała. Jego głód źródła i władzy politycznej skłoniły go do opracowania potwornych urządzeń i nieznanej dotąd magii. Żywych karał śmiercią, a martwych nieżyciem. Wielu próbowało mu się przeciwstawić. Czarodzieje, filozofowie, uczeni, jednak dopiero zakon łowców źródła ostatecznie ukarał Brakkusa Rexa za jego grzechy. Tak było. Czerpiący monarchowie niegdyś słynęli ze wspaniałych czynów. Początkowo Brakkus również takowych dokonywał na wyspie, którą uważał za swój dom. Z czasem jednak, jak to często bywa, źródło zaczęło go wypaczać. Jego chciwość i strach były tak wielkie, że wraz ze swoją bliźniaczą siostrą, Kassandrą, stworzyli kuźnię dusz. Kiedy przeprowadzili rytuał, Brakkus zamienił ją w nieumarłego licza, aby mogła żyć wiecznie, a tym samym on również. Tak, to wszystko są historie z pierwszej części. To miska można wziąć, bo za nie można czasem całkiem można nieźle zarobić. Może tutaj posiedzę. Nie, energia mi się nie odnowi. Na razie tu jakiś globus. Omówiono, że Riveron jest... jaki? Płaski? Tak, jest płaski. No. Obrazy biorę wszystkie, bo za obrazy można dostać niezłą sumkę, jak jakiś sklep będzie gdzieś.
Więc ja tutaj te obrazy będę zbierał. O, tu jest kolejny obraz, proszę, zabieramy. Na sztuce się dobrze zarabia tutaj w tej grze. Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj mamy za mało miejsca, ale jest jakaś poducha, poduszka. Dobra, ją można rozkroić z tego co pamiętam i teraz się wyleczy. No nie wyleczy się jeszcze. Co to? Jakaś kartka znowu, list? Czytaj. Mój słodki Stepynie, piszę do ciebie, kiedy zbliżamy się już do wyspy. Nim Sowa dostarczy mój list, będę jedynie o dzień drogi od ciebie. Usłuchałem rozkazów Aleksandara, tak? Tak jak mi radziłeś, jednak często myślę o Lucjanie. Czy boski pochwalałby to, co zrobimy? Czy posługiwałby nas, pobłogosławiłby nas za odbieranie dzieci matką? Czy to jedyny sposób? Czuję zimno wewnętrznie i zewnętrznie. Co do jednego mam pewność. Twoje objęcia na pewno mnie rozgrzeją, kiedy już się odnajdziemy z miłością, Rix. Tak, oczywiście tutaj też są i wątki miłosne. Zobaczmy z altem, czy coś po piersie Aleksandra. Użyj, atakuj. No zobaczmy, co to będzie. Jak to jest biskup Aleksandar. Niezły, całkiem niezły. Co tu mamy? Kałamarz. Dobra, muszę wszędzie tutaj zobaczyć, czy w biurku coś jest. Nie ma. Tu jest kałamarz. Weźmiemy kałamarz. Może się przydać. Podniszczony list. List zawiera instrukcje odnośnie przewożenia czerpiących do miejsca zwanego radością. Jednakże ktoś energicznie przekreślił stronę czarnym atramentem od górnego lewego do dolnego prawego rogu. Tu jest pióro. Tak, weźmiemy, bo to jest ingredient. Świeca, którą można zgasić. O, następny obraz. Zobaczmy, coś tu jest. Mamy zwój wskrzeszenia. Proszę bardzo. List dotyczący przewozu. Dobra, to nas nie interesuje. Tu może jakiś zwój jeszcze się znajdzie. Nie, nic tutaj nie ma już więcej. Dobra. No z altem jest jednak dobra rzecz, bo to jednak pewne rzeczy można naprawdę ominąć. Nawet kluczowe niekiedy. O, jakieś buty mam, pancerz tego. Dobra, bierzemy i już buty zakładamy, bo chodzi na bosaka. A w butach będzie zawsze lepiej, nie? Dobra, już pancerz rośnie do 15. Ok. Teraz tak, tutaj się chyba wyregeneruje, tak? Zobaczmy. Tak, tylko należąco można się wygenerować. Tu jest jakaś kolejna księga, dziennik. Przeczytajmy dziennik. Rozmazany inkaus sprawia, że dziennik jest ciężką lekturą, ale udaje ci się rozczytać większość ostatniego zapisu. Tak, tylko nie wiem co udało. Kałamarz i pióro to już mam, ale można na sprzedaż też jeszcze tam wziąć. To nie waży prawie nic, ile w ogóle. Dobra, chyba tu już w tym miejscu. Tak, piesek już wyje, ale nie atakuje, tak? Dobra. Zobaczmy, jak wygląda. 600 doświadczenia mam. Wygląda mało tutaj dodaję tego doświadczenia, no ale w tej grze tak jest. Że tego doświadczenia naprawdę daje mało. Dobra, dajmy mapę. Aha, tu jest wyjście na górę. Tu jest co? Na górny pokład. Ale tu też jest chyba wyjście na górę. Zaraz zobaczymy. A nie, tu jest na dół. Sorki. To jest na dół zejście. To tam jest wejście na górny pokład, więc idę. Może jeszcze po drodze jakiś tych magistrów żem wszystkich przeglądnął, tak? No dobrze, idziemy. Dobra, zapiszę grę, bo ja nie wiem co. Znaczy tam będzie walka zaraz, bo to jeszcze wiem. Jeszcze wiem, nie to, że nie wiem, ale wiem, że tam będzie zaraz walka. Muszę być po prostu. Okej, tak. No właśnie. I mamy tutaj całkiem niezłego stworka wodnego. Na szczęście nie atakuje mnie, ale tutaj jakieś, prawda, lekki pomiot pustki. Pomost czy tam. Dobra, one są. Nie są zbyt mocarne. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, abym się wzmocnił na dobry początek. Dać sobie kamienny pancerz 18 na 23, jeszcze tym się doładować.
to będzie dobry sposób. Mam 23 do 23, więc muszą mi sporo tego pancerza natłuc, żeby mi cokolwiek zrobić. I jeszcze to zrobię, więc no, na razie wykorzystałem na sobie wszelkie możliwe rzeczy, więc tutaj zanim mi ten pancerz ogołocą, to ja ich tutaj będę wymucał. Dobra, powinien dwóch dostanie na raz. Pięknie. Ok. Ten leży, jest wywrócony. Może uda się tego drugiego wywrócić, ale możemy go pojechać tą tarczą. Ok, ten się podniósł, ale na podniesienie zawsze traci turę, więc zawsze mam trochę więcej czasu. Ale teraz może przyłożę po prostu, żeby go załatwić. Dobra, i teraz ten drugi. Spoko. Dobra, walka prosta. Za pierwszym razem jak tu wlazłem, to mnie pokonały. ale miałem inną postać, dlatego że oni mają bardzo dużo ataków w turze, jak widać. Co to jest? Opóźnij turę. A tu tutaj jest opóźnienie tury. Dobrze, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Dobra, to tego powinienem już skończyć. Tak jest. Nawet ładnie poszło. Chyba mi się ta pancerz odnowi. No, myślałem, że nie. To są jakieś wnętrzności, które są składnikami do czegoś. Zobaczmy, czy ten co... To mi pasi. Bardzo dobrze. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tu jest jakieś kolejne coś. Dobra, zapiszę grę. No, muszę zapisywać często, bo tutaj już nie bardzo pamiętam, co jest dalej, więc lepiej zapisać. Kurczę, tłucze mi tutaj statek. Jakieś dziwne stworzenie. Co tam się dzieje? Ja cię kręcę. Zobaczmy, czy jest coś w tych pakach i skrzyniach. Dobra, jakieś mięso. Przyda się. Tu nie ma nic. Tutaj coś jest? Też nie ma nic. Zobaczmy. Się wszystko jara. Okej. O kurde. Niezłe, nie? Szkoda, że łba nie widać. Ale tak, pada deszcz. Więc tutaj deszcz nam nie przeszkodzi. Co my tutaj mamy? Magister rycerz, prowizoryczna różdżka. Weźmiemy. No i tych magistrów tutaj sprawdzimy. Kasa, tutaj u tego drugiego coś jest. Mamy zwój oślepiającego blasku. Wszystko się przyda, wszystko się przyda. Tak jest. Dobrze, że deszcz pada. Ja nie wiem, czy tam dalej gdzieś mogę pójść. Mam nadzieję, że mnie ten wąż nie zgniecie. Nie, nie mogę tam dalej pójść. Dobra, tutaj już wszystko obejrzane. Idziemy dalej. Tutaj mamy tak, beczkę wody. Może się przydać w niektórych miejscach, chociaż deszcz pada, to nie powinno być problemu. A jest szalupa. Okej. Idziemy dalej. Idziemy. Tutaj się pali, więc nie wiem, czy ja tutaj nie lepiej wykorzystać, bo tutaj są rzeczy do przesuwania. Nie, tutaj nie ma po co iść tutaj. Okej, nie ma po co. Wiadro, hełm. To wiadro. No, i tak mam wiadro na głowie. Tylko tyle, że wyłączyłem tam podgląd tego wiadra, tak? Tu jest szalupa. Okej. Tutaj jest skrzynia jakaś. O kurde. Tutaj zejście jest, dobra, ale zobaczmy tutaj przy tej szalupie. Zamknij jadaczkę. Najpierw dzieci i krasnoludy, tak jak w dawnych opowieściach. Krasnolud pociąga za jedną z lin, ale na próżno. Powiedziałeś, że pozostali są na dole. My musimy im pomóc. Widzisz te macki, dziecko? Czas się stąd zabierać w cholerę. Wyzwij krasnoluda od tchórzy, wrócisz na dół i poszukasz ocalałych. Czujesz pod stopami drżenie pokładu, ale dziecko ma rację. Powiedz, że zejdziesz na dół i poszukasz ocalałych. Powiedz dziecku, że Gil ma rację. Przebywasz właśnie z dolnego pokładu i nie zamierzasz tam wracać. Sięgnij do mechanizmu wyzwalającego. Mniejsza z pozostałymi. Chcesz się natychmiast zabierać z tej cholernej łajby. No nie, pójdziemy, powiedz, że znajdź, że pójdziemy, wybiorę drugą opcję.
Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tam jest drabina. Można zejść na sam dół. Przez ciebie wszyscy zginiemy, słyszysz? Okej. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w dzienniku. Co się tutaj porobiło, rozdział pierwszy. Musimy zejść do ładowni i sprawić, czy ktoś przeżył. Dobra, tu mamy dozbrojenie. A tutaj mamy gigantyczny pustkowiec, przyciągnięty przez źródło wyzwolone podczas eksplozji z atakową statek. Okej. Zarchiwizowane, tutaj mamy śmierć pod podkładem, czyli to zadanie, które było chyba rozwiązane. Dobra, tu jest mapa. Dobra, idziemy, idziemy. Zejdę na dół w takim układzie, tutaj można zejść. A, to tutaj jest zejście, dobra. No to, aha, tu jestem, gdzie to było morderstwo. Dobra, idziemy. O, żyją, dobra. Dobra, no to pogadajmy. Pomóż! Tak, tu walka, więc no... oni wszyscy żyją i będą pomagać, więc ja tutaj, ile mam tutaj? 15 do 15, ten gość ma 15 wytrzymałości, więc może na dobry początek... Dobra, wywróciłem go, to zawsze zyskam jakąś turę i jeszcze mu przyłożę. O, udało się go załatwić od razu. Teraz zobaczmy, jak walczą inni przy okazji. Tutaj go zamienił w kamień. A to krasnolud. Zobaczymy, czym oni dysponują. Okej. Krytyczny cios w plecy. Ciekawe, gdzie one mają plecy, no ale dobra. Tam jest jakiś, który ulecza. Tutaj. To są postacie fabularne. No tak, musi być jakiś a la pentagram. No to normalne. Czyli jeszcze tutaj jakaś walka, zanim się zakończy ten cały temat. Ale te nieźle palą się. Popalili towarzystwo. No, trzeba będzie skompletować ciekawą drużynę, żebyśmy mieli jakiegoś maga. Dobrze by było mieć kowala jakiegoś, prawda? Ale kamienie fajnie rzucił. A, to już koniec? Tak, koniec walki, więc oni teraz sobie gdzieś idą. Nie wiem, czy da się z kimś pogadać, nie da się. Aha, oni idą wszyscy tutaj, dobra. To ja tu pozbieram, co zostało z nich, o ile w ogóle cokolwiek tutaj z nich zostało. Chyba nic. Chyba nic. Tam jest jeszcze jakiś larwa pustkowca, tak? Kurczę, ciekawe, jak wygląda sam pustkowiec, nie? Ja tutaj patrzyłem. O, z alt może wiadro, hełm. No dobra, tutaj już wszystko chyba w temacie. Nic tu więcej nie wskuram, więc wychodzę. Wychodzę też tą samą drogą, którą przyszedłem. Okej, okay. Dziennik zaktualizowany, doświadczenie, bezchmurny, coś się dzieje, ja leżę nieprzytomny. Super. No to ładna bestyjka. Chyba to będzie ostatni boss chyba, nie wiem, może... A może nie ostatni, tylko przedostatni. Mam wobec ciebie plany, moje dziecko. Wznieś się. Okej.
Czcigodna Dalis, straciliśmy statek przewożący cierpiących więźniów do Fortu Radość. Zakładamy, że niektórzy uciekli i pozbyli się obroży. Ich nikczemna magia zwabiła pustkowce. Wszyscy na pokładzie zapewne zginęli. Twój wierny aż po wieczność, naczelny sędzia Orivan. Koniec gry. Fort Randros, rozdział drugi. Ucieczka z oka... Nie zdążyłem przeczytać. No cóż, zakon przynajmniej w jednym się nie myli. Tam, gdzie jest źródło, tam są... Nie wiem, nie zdążyłem. Tylko ja przeżyłam? Pięknie, dzięki, niewidzialny głosie. Okej. Okej, dobra. Jesteśmy tu na zewnątrz. Aha, no to podejrzewam, że to będzie gigantyczna jakaś mapa. Kurczę, no to spoko. Będzie co robić. Co w dzienniku mamy? Ucieczka z Fortu Radość. Ucieknij z Fortu Radość. Uciekliśmy z tonącego bezsennego i wylądowaliśmy na brzegu oka żniwiarza. W oddali majaczy Fort Radość. Nieznoszny ciężar obroży. Potrzebuję pomocy przy zdjęciu obroży. Dobra, istota wewnątrz. Jestem na wyspie czerpiących. Może ktoś zdoła pomóc mi z zatłoczoną głową. Rozdział pierwszy jest skończony. Rozdział drugi. Udało mi się dotrzeć na brzeg Fortu Radość. Szczęście czy boska interwencja. Gdy powróciło mi morze, potężną obecność na mnie, że mój czas jeszcze nie nadszedł. Przede mną zadanie wielkiej wagi. No, nie da się ukryć. Czyli tak, niespokojne wody zostało, to już wszystko zostało, zadania wykonane. Dobra, alt, wciskamy muszka. Muszka. Kurczę, za mała czcionka jest trochę dla mnie. Wybaczcie mi moje lapsusy wpadkowe, językowe. Ale no niestety w moim wieku już jeden wzrok i czasami coś mogę... niestety, ale przekręcić. Tutaj jest Fort Radość plaża. Kapliczki teleportacyjne. Jeśli uciekniesz z pola walki, zostaniesz przeniesiony do wybranej odkrytej kapliczki teleportacyjnej. Między kapliczkami można odbywać błyskawiczne podróże. Może jak to wygląda? To jest ta kapliczka. Stary posąg Brakusa Rexa. Brakus Rex. Co to taki? Ano był taki. Był taki. Tam jest jakaś postać, widzę. No i tutaj już od tej pory, tylko ja tam wcześniej wszedłem w inną stronę. Tam jeszcze taką wiewiórkę spotkałem, ale z tą postacią nie rozmawiałem. Może porozmawiam. Kto to jest? Co to za tam? Jakiś tam? To pogadajmy z tamem. Możesz prowadzić barter z niemal każdą postacią, skorzystaj z ikon... Aha, to jest handel. No dobra, okej, to już wiem. Chłopiec trzyma w dłoniach niewielkie lusterko, przekręca je, przyglądając się swoim oczom, podbródkowi i czubkowi głowy. Gdy tylko cię dostrzega, staje na baczność. Zobaczmy, co tutaj można... Co to jest? Drewniany klocek. Dziecięcy klocek odrapany od wielu godzin zabawy. No i muszelki. Nie ma żadnej kasy, no więc nic tutaj nie będziemy mu sprzedawać, bo nie mamy za co. No te obrazy to muszę przyznać, że nie są wielkiej wartości. W jedynce one miały naprawdę konkretną wartość. Balia? Może damy mu balię, mu sprzedam, co? Masz balię, ci sprzedam. Akceptuj, niech się ucieszy. Nastawienie plus jeden, dzięki temu, że mu dałem coś za darmo, zyskujemy, więc nastawienia też czasem są ważne. Dobra. Kontynuuj. Nie wolno mi rozmawiać z obcymi. Powiedz mu, by w takim razie się nie odzywał. No nie, to niegrzecznie. Powiedz mu, że nie jesteś nieznajoma. Jesteś losę, człowiek. Powiedz mu, że nie musisz się martwić i że może ci zaufać. No prawie biorę drugą opcję, przedstawię się mu. Cześć, losę, jestem tam. Też jesteś czerpiąca?
Roześmiej się i powiedz, że nie jesteś pewna, czy widzi w tobie jakieś źródło. Odpowiedz mu, że widocznie tak, bo inaczej nie byłoby cię tutaj. Może wybiorę pierwszą opcję. Chłopiec wykrzywia się, uważnie się przypatrując, unosi lusterko, przyglądając się badawczo twojemu odbiciu. Nagle szeroko otwiera oczy, upuszcza lusterko, które rozbija się o kamienie. Ja muszę iść. Chłopiec zaczyna płakać. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. O kurde, co? To coś chyba ze mną jest nie tak do końca, widzę. Skoro taka rzecz się wydarzyła z tym chłopcem. Gdzieś on tutaj poszedł sobie. A tutaj jest, to co? Pogadam z nim jeszcze? Okej, okay, mapa będzie duża. Zostaw mnie w spokoju, proszę. Zapytaj chłopca zaniepokojona, dlaczego tak się ciebie boi, co takiego zobaczył w lustrze. Powiedz mu, że nie musi się bać. Znasz wiele piosenek i opowieści. Możesz mu nawet pokazać, jak zrobić gwiazdę. No co to wybrać? No, może pierwszą opcję. Ty nie jesteś prawdziwą osobą. Coś nosi twoją skórę. Widziałem. Wyciągnij rękę do chłopca, próbując go uspokoić i wyjaśnić mu, że nigdy byś go nie skrzywdziła. Zamierasz bez ruchu, zastanawiając się, czy przypadkiem chłopiec nie ma racji. Dobra, wybierzmy pierwszą opcję. Chłopiec krzyczy, cofając się przed twoją dłonią. Dobra, jeszcze coś mogę z nim... Zostaw mnie. Może to. Teraz wybiorę drugą opcję. Nie musi się bać, ok. Przestań, nie jesteś człowiekiem. Ty tylko nosisz jej skórę. Nie rób mi krzywdy, proszę. Zamierasz bez ruchu, jakbym miał rację. Idź sobie. Dobra, więcej tu opcji już nie ma dialogowych, więc mogę iść dalej. Dobra. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj gdzieś może przeoczyłem, nie zauważyłem. Zobaczmy na mapę. No tak, mapa tak jest ustawiana, więc tak będę mniej więcej musiał jakoś to... O, tu jest jakaś skrzynia, zobaczmy, czy coś w niej jest. No już tych przedmiotów tutaj mam nazbieranych naprawdę moc. Bałagan też mam, nie? Autosortowanie sobie włączę. Jest zdecydowanie lepiej, przynajmniej jakiś porządek tutaj jest. Tu jest ta przerwana obroża, niezniszczalność. No ja nie mogę tego jeszcze zdjąć, musi mi ktoś w tym pomóc. Dobra, jest dużo rzeczy ingredientowych, ale to będę robił już poza gameplayem. Ewentualnie powiem, co mi się udało nowego odkryć, jeśli odkryję oczywiście. Tutaj mapa jest, tu jakaś krew jest, kurczę, dobra. Przynajmniej ta mapa mi się podoba pod tym kątem niż w jedynce, że tutaj tymi jasnymi obszarami są pokazane miejsca, gdzie można wejść, co można, no miejsca, po których można się poruszać. Także nie ma takiej motki, jak była w pierwszej części. Ale wiadomo, że i tak trzeba eksplorować wszystko, tak? Szeptodrzew, bierzemy, krótki kij, to wszystko, wskaźnik pola widzenia, wrogowie przed tobą, naciśnij lewy klawisz Shift, aby sprawdzić ich pole widzenia, gdy znajdziesz się w zasięgu ich wzroku, rozpocznie się walka, możesz spróbować przekraść się koło nich, wciskając C. No dobrze, to warto wiedzieć. Tutaj wszystko już wziąłem. Dobra, to tak sobie ustawię, żebym widział, bo muszę rozglądać się dookoła. No, trzeba przyznać, że ładnie to wszystko wygląda, fajnie zrobione jest. Zapisywanie, czyli jak jakiś jest autozapis, to prawdopodobnie... Aha, tam są pustkowce, to te same potwory, które zatopiły na statek. Niech to dotarły na brzeg. Więc no, trzeba będzie z nimi stoczyć walkę. Ja na wszelki wypadek sobie zrobię zapis swój. Dobra, skrawki skóry pozbieram. Tam jakaś muszla, ale na razie zobaczmy, co tutaj mogę zrobić. Może by przywalił im. I zobaczymy. Cru. Ucieknie! Do kitu to zrobiłem. Do kitu to zrobiłem. Ale zawsze mogę wczytać. Tak, wczytam to.
Szkoda, żeby to nie miało żadnego odzwierciedlenia w ataku, więc no, chociaż z tymi mogę zawalczyć bez używania tego. I tak chyba zrobię, bo zobaczmy shift lewy. Nie zdążyłem. O, teraz shift jak tego, to jest właśnie ich zasięg widzenia. Dobrze wiedzieć, więc teraz co? No to ja się oczywiście wzmocnię. Tu się wzmocnię i tu się wzmocnię. Wiem, że w tej grze też jest tak, że jak odwrócony będę plecami, to większe obrażenia będę dostawał. Dlatego odwrócony plecami nigdy nie powinienem być. Ale też można atakować innych od tyłu, wtedy zawsze są większe obrażenia się zadaje. No logiczne, nie? Tak, no tutaj na razie mi nie są w stanie niczego złego zrobić. Tak, i dostanie obydwóch. Dobra, pięknie poprzewracani, prawda? 6 do 7 obrażeń. Może temu pociągnę w tyłek, tak tutaj. O, pięknie zaliczył. Tak, popowstawali, ale tracą turę, gdy wstają. Co my tutaj mamy? Zwój oślepiającego blasku. O, nie ma na razie tej potrzeby, żeby z tego zwoju korzystać. Chybienie. A, to jeszcze można sobie nie trafić. Jeszcze można sobie nie trafić. No teraz trochę mi się dostanie, bo będzie dwóch atakować. Ten już jest słaby bardzo, ale może z 5 razy walnąć. Kurczę, dobra. Nie jest źle. Dobra, jednego mamy z głowy. Może tego uda się wywrócić albo coś. Niestety nie. O, teraz już dostaję po energii. Ale to nic, jakoś się wykaraskam. Kurczę, ile on ma ruchu w turze. To jest czasem wkurzające właśnie. Dobra. No nie była to ciężka walka. No krwi to się leje tutaj po prostu moc. Krwi to się tutaj wylewa moc. Dobra, zobaczmy z altem, czy coś tutaj mamy jeszcze. Tu mamy jakiegoś magistra Jalena. Okej, okay. Zwój wskrzeszenia. Sporo zwój wskrzeszenia. No mam trochę tych mikstur, dobra, to. No nie będę wykorzystywał jeszcze tych mikstur, bo ta mikstura przywraca 30 zdrowia, a ja mam zdrowia 46. No to nie opłaca mi się jeszcze tej mikstury używać. Zobaczmy, co tutaj mamy. No, dziwna rzecz się stała z tą beczką. Ciekawe. No dobra, idziemy dalej. Tutaj jest jakiś zielony, pewnie będzie jakaś interakcja z czymś. A już wiem z czym. Tam będzie wiewiórka. Tam będzie wiewiórka. Skrawki skóry sobie wezmę. I tyle grałem w tą grę. Właśnie to spotkanie z tą wiewiórką i to było tyle, co w tą grę grałem. A wszystko resztę inne będzie dla mnie nowe. Zrób sobie oręż od miecza ginąc. Użyj, by przeczytać i dowiedzieć się nieco o rzemiośle. Okej, okay, a tego jeszcze nie miałem. Więc. O kurczę, ale od razu się mi ta włączyła. No dobra. Spójrz, Quercusie. Kolejna olbrzymka. Doprawdy. Na tej przeklętej wyspie dosłownie się od nich roi. Kontynuuj. Co mówisz? Tak, widziałem, jak szybko sobie poradziła ze sługami Wielkiego Żołędzia. Istotnie, bardzo imponujące. Kurczę, na szkieletowym jakimś szczurze gania. Ja pierdzielę, ale wymyślili. Ale to jeszcze nie powód, żeby jej zaufać. Olbrzymy takie jak ta zniszczyły nasz las. To przez nie Wielki Żołądź powraca, płonąc gniewem. Co? Doprawdy. Czyżbyś postradał wszystkie 6 zmysłów? Chcesz, żebym użył tej olbrzymki jako tarczy? Dlaczego miałbym? Ach tak, rozumiem, jesteś diabelsko sprytny, Quercusie. Oczywiście, skoro raz pokonała plugawe sługi Wielkiego Żołędzia, to może zrobić to ponownie. Musimy tylko podążać za nią, w jej wielkim cieniu będziemy bezpieczni. Roześmiej się i powiedz, że z przyjemnością użyczysz mu swojego cienia. Zapytaj wiewiórkę, dlaczego oskarża cię o zniszczenie swojego lasu. Olbrzymy, żołędzie, tarcze, powiedz wiewiórce, że nie masz pojęcia, o czym mówi.
Odpędź gryzonia lekceważącym gestem. Nie masz czasu na pogaduszki. Dobra, może... Może weźmiemy trzecią opcję na razie. Bogowie, zna naszą mowę, Quercusie. Sza, za nim. No właśnie, gdybym nie miał tutaj tej mowy, to wtedy no akcja by się przynajmniej z tym zwierzakiem dalej nie posunęła. Dlatego tak ważne jest mieć tą umiejętność przyjaciel zwierząt. Co masz na myśli, że to dobry moment, żeby się przedstawić? Przecież doskonale wiesz, kim jestem. Głupi, wyliniały kocurze. Jestem wielki Sir Lora, najwspanialszy spośród... Ach, że mam się przedstawić tej olbrzymce? Wykluczone. Zbyt łatwo okazuje zaufanie, mój drogi rumaku. Nie, będziemy podążać za olbrzymką. Z czasem przekonamy się, czy zasługuje na nasze zaufanie. A teraz naprzód, tarczo, nie zwlekaj ani chwili, wielki rząd nie czeka na nikogo. Okej, okay, i co? Będzie chodzić za mną pewnie. Okej. Okay. I tu już jest, od tej pory wszystko jest dla mnie nowe. Nie ma tutaj nic, już dalej nie grałem. Tu mamy ostry kamień, nie waży dużo, ale może do czegoś się przydać. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Na mapie jestem w tym miejscu. A, i tą księgę, tak? Czytaj. Dodaj do towarów, zbadaj. Można zbadać, co to jest? Zdrowie 30, okej. Okay. To ma, czytaj. Porada dla marnie uzbrojonych. Przywiąż nóż albo kozik, jeśli tylko takowy posiadasz, do kija lub gałęzi. Masz teraz miecz poniekąd. Dobra, przeczytałem. Te książki są coś warte. Ale chyba na razie nie będę miał tutaj tych przepisów za wiele, nie? Nóż na patyku. Już mogę zrobić nóż na patyku. Mam tutaj ingredienty do tego. Można to zrobić w ten sposób, że z tego miejsca dajemy połącz. I też od razu to zrobimy, więc niekoniecznie musimy być w tamtym miejscu. Więc jak widać, tutaj wszystko jest nieaktywne, więc nie zrobimy na razie nic. Zobaczmy, co udało mi się tutaj wykrzesać. 5 do 6 fizyczne, a tu 4 do 5, czyli to jest lepsza trochę broń. Tylko tyle, że nie mam efektu zatrucia, pasowałoby zrobić jakąś miksturę trującą i wtedy można by było tą bronią wymachiwać. Tak, trwałość, tu mam 11-20, więc ja na razie to sobie zostawię, tak że w razie jak tamta broń mi się już zepsuje, a niestety to się będzie działo, to wtedy sobie podmienię na tamtą. Tak, tutaj trzeba wszystko patrzeć, kurczę, gdzie tu iść, tam jest jakiś jaszczur, co to jest, czerwony książę, być może to jest ktoś, kogo będę mógł dołączyć do drużyny, ale o tym to już może w następnym odcinku, więc do zobaczenia i z Bogiem.